Okej, świątynia Boga Śmierci. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mój pies wariuje sobie. Mam nadzieję, że tego nie słychać jakoś wybitnie głośno. Dobrze. Deathgate. Okej. The Temple of the Thanatos. God of Death. Within its walls lies to enter to a world that no mortal dares enter. Hoło Poseidon to Skullus bla 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 Pesy Fruit Deathgate. Kurde. Wbrew pozorom teraz tak sobie myślę, jak długo właśnie jak długo jak długa jest bardzo rozgrywka właśnie tego God of War, żeby w końcu przejść do tego Boga Śmierci. Próbuję sobie to przypomnieć. Oczywiście też przepraszam za mój słaby angielski, bo jest naprawdę bardzo słaby. Będę się starał mówić lepiej po angielsku. Nie, mam w planach oczywiście po prostu polepszyć swój angielski, jak to tylko możliwe, żeby zacząć nagrywać po angielsku właśnie odcinki z różnych serii. Wbrew pozorom muszę i tak poświęcić na to bardzo wiele czasu. A też muszę się wybrać do okulisty, ponieważ bardzo kiepsko widzę na moje oczy już powoli. Niestety pracy na nocki, nie na nocki, ogólnie takie dosyć długie przesiadywanie przed komputerem na studiach, nie tylko, ma swoje odbicie na moich oczach. Plus do tego jeszcze moja wada wzroku niestety nie daje mi dodatkowych korzyści na lepszy wzrok. Dobra. Hoposzku i BUM! Jesteś rozerwany. BUM! I pyk. Slide. Okej. Okay. No to hapsia na dół. Cyk, 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 BUM! Już nawet patrz, jeszcze zaznacza, kurde, kiedy skoczyć. Co my otworzymy sobie tą skrzyneczkę z zielonymi orbami. Zielone orby oczywiście HP. Są jeszcze niebieskie orby. Niebieskie orby są do umiejętności bohatera, które zyskamy z czasem. No i proszę, cyklop. To polecieli chłopacy na dół. Dobra. Dobra, zrobiłem wrzutkę do przodu, a miała być nie do przodu. Miała być na bok. Dobra, chodź tu, dziadzie ty, bang. Ej, pek, 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 bum! Pek, 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 pek! Patrz, kurde, prawie mnie złapał, prawie mnie złapał, dobra. Dawaj, dziada, jeszcze raz, bum o podłogę. I hyc o podłogę. Dawaj mi tego cyklopa. Kurde. Najważniejsze w God of War'ach to jest po prostu ogarnąć te uniki, żeby jak najwięcej sobie właśnie oszczędzić damage'a i zmarnowanego HP przez to. Ja niestety w God of War jestem taki słaby, że ja po prostu dostaję pędzki co chwilę i gram z reguły na łatwym poziomie trudności. Ale tutaj... O! Chyba mu się nie podobamy tutaj i ma do nas problem za urwaną szczynkę. Spokojnie, spokojnie, na ciebie też przyjdzie pora, przyjacielu. Hoposzki, a wy czego tu szukacie? Wam też jakiś tutaj łomot zrzucić? Dobra, bang bang, hoposzki. Padli, padli, pięknie. Dobra, otworzyły się przed nami już tutaj drogi do przejścia, ale ja sobie spojrzę na dół tutaj, co tu jest. Czy nie czeka jakaś skrzynia? Oczywiście, że czeka. O czym ja to mówiłem? Jestem bardzo kiepski w God of War'ach, na przykład zeszłorocznego, w zasadzie prawie teraz będzie drugi rok God of War Ragnarok, co będzie miał na plerach. Przechodzę na łatwym poziomie trudności, no dlatego po prostu ja już nie jestem jakiś taki dobry w gierkach na wyższym poziomie trudności. Nawet czasami mam problemy w graniu na normalnym poziomie trudności. Chociaż jeżeli na przykład chodzi o gry strategiczne, to już takiego problemu w sumie nie ma za bardzo. Dobra, co mamy? Kwadracikiem sobie spływamy na dół. X-em się wynurzamy i trójkątem też się wynurzamy. Wynurzmy się tutaj w tym miejscu w sumie.
Bo tutaj właśnie były dwie skrzynie z czerwonymi orbami, które warto by było sobie otworzyć. Warto jest zbierać ulepszenia. Dobra. Okej, Kratos. I puch, lecimy. Czekaj, a coś tutaj będzie może na dole? Nie. Dobra, to się wynurzamy na górę. Dobra. Jeszcze troszeczkę nam brakuje czerwonych orbów, żeby właśnie się ulepszyć. Siebie ulepszyć. Ostrza, a ten, żeby po prostu ulepszyć na drugi poziom. Nie sądzę, że to będzie jakimś dużym problemem. Za chwilę tak uzbieramy te 1200 orbów. O, właśnie chłopaki przylecieli na bombki. Okej, okay, bam, bam i puf po główce. W zasadzie po tłowiu teraz zobaczyłem. I puf, potężny atak. Bang. Dobra. Udało się sparować. Bang. Dawaj dziada, pięknie. Coś tutaj jest? Nie, tylko wazy, a w sumie wazy to darmowe punkciorki są dla mnie. Dobra, lecimy tutaj. O, i tyle by było z nas. Co my tu mamy? A Poseidon took Deimos over the seas. Tituch his glory, so was born the great city of Atlantis, with Lord Poseidon as dear guardians, the Atlanteans, beyond all others societies. These devoted peaceful citizens stand as a testament to the mankind's future. Dobra, lecimy na górę, otwórzmy sobie już w sumie wszystko. Czy tutaj coś było w zasadzie? Nie, to był tylko save, ale że to jest emulator, to możemy sobie na emulatorze save'ować po prostu rozgryweczkę. Chociaż wbrew pozorom, save'owanie też... No dobra, Temple of Poseidon, bla bla. Save'owanie też w gierce nie jest błędem, dlaczego? Dlatego, że czasami może emulator się wykrzaszyć, ale za to save może po prostu w gierce przetrwać i będziemy mogli go wczytać. Tu już widzę poświatę Kratosa razy 2, albo razy 3 nawet, więc już widzę, że wypadałoby w sumie zmniejszyć coś w ustawieniach, albo zwiększyć coś w ustawieniach. I by... O, widzicie, no Kratos taki się wydaje delikatnie rozmazany. Muszę coś przy następnym odcinku trochę pozmieniać. Dobra. Wkraczamy w naszą przeszłość. Przeczułam, że Deimos to jest ten mniejszy, a że Kratos to my jesteśmy ten większy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo już nie pamiętam osobiście. Jest i matka nasza. How I have missed you, Kratos. What treachery is this? Another trick of the gods. No, my son. It is me. Your father brought me here. I have waited so long. My father? We do not have much time, Kratos. Your brother does not have much time. O, Deimos został porwany. But you must help him. You must, Kratos. He needs you. Oczywiście, że mu pomożemy.
Why? Why would you do this? Your father forbid me to tell my you. My father? Who is my father? No i proszę, dowiadujemy się, kto jest naszym ojcem. Muszę sobie kiedyś po prostu przysiąść do całej serii God of War'a i zobaczyć chronologicznie. Ale mamuśka, ty się żeś zmieniła. Ale ząbki żeś zapuściła. Ło! Kalisto! O kurde! Młopnia zaraz nam tu spuści, Holender. Muszę sobie kiedyś zobaczyć po prostu chronologię wszystkich części. Od pierwszych części na PS2 po w zasadzie trójeczkę. Bo tak, na PSP wyszły dwie części, na PS2 wyszły dwie części, na PS3 wyszły trzy części. Dlaczego mówię, że na PS3 wyszły trzy części? Nie, w zasadzie czekajcie, nie. Wyszły cztery części w zasadzie na PS3. Wiecie dlaczego? Ponieważ tak, na PS2 wyszło God of War 1 i 2. Na PS3 wyszło remaster God of War 1 i 2. Remaster? Może to remaster to może jest dużo powiedziane, bardziej to jest taki... Nie no, w sumie tak, dobra, podbicie po prostu do HD, trochę lepsze te... wszystkie rzeczy. No. Dobrze, co chciałem mówić? Plus God of War 3 i God of War Ascension. A na PSP są dwie części God of War, a właśnie ogrywamy jedną z takich części. No mamuśka, ale ty buziaki dajesz, kurde. Dobra. Heavy attack, dobra, dawaj nam, najpierw ta, okej, to jest boom. O kurde, pomyliłem przyciski, już się zagadałem. Bra, dawaj, prosto, w łepetynę. A, nie ma takiego bicia. I bang, leżeć. Dobra, to wszystko by było już? Czekaj, tu było kółeczko, o, można kółeczko. Ciach! Czyli dwie części na PSP, dwie części na PS2 i cztery części, no możemy powiedzieć w sumie też dwie części już, no to bez tej pierwszej i drugiej części. To mamy tu dwie, tu dwie, tu dwie, no plus jeszcze teraz tak, na PS4 mamy jeszcze God of War'a nowego w mitologii nordyckiej, no i God of War'a Ragnaroka jeszcze, nie? Oczywiście, jeśli mam być szczery, u mnie postaram się, żeby wszystkie God of War'y się pojawiły. Nie wiem, jak to będzie Holiba z Ascension. Na pewno będę... O ja, zobaczcie, włączyłem przez przypadek menu. Widzicie, tak wygląda ogólnie menu. Tu sobie sprawdzałem wszystkie nagrywki i tak dalej. Dobra, ale wracamy do kontynuuj. Co ja chciałem powiedzieć? Bym musiał kupić specjalnie do tego PS3 i ogarnąć sobie Ascension lub spróbować się bawić ostro w emulator PS3. Tylko nie wiem, ile to czasu zajmie i nie wiem, ile to ogólnie czasu zajmie też takie w zasadzie prostsze ogarnięcie, czyli po prostu kupienie konsoli, zamówienie God of War Ascension i po prostu nagranie tego. Zresztą zobaczymy. Najpierw przejdźmy pierwsze God of War'y, później się zaczniemy martwić całą resztą. Okej, Kalisto Armlet. My English is very, very bad. Very, very bad. It's very, very bad. Very, very bad. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Czyżbym tutaj widział pierwszą moc? Co tutaj mamy? Eye of the Atlantis. No i proszę. Pojawia nam się jakże kochana mana. I teraz możemy łoczkiem latać. Macie oczkiem Atlantis. Ja wam dam mnie tu bić. Okej, na razie mamy nieskończoną ilość many. Oj, prawie dostałem. No dostałem, patrz.
Pek, 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 dobrze. O, kurczaki. Dobrze. Pamiętam, że z... właśnie, o. Czyżby teraz power upik? Jest, możemy sobie ulepszyć nasze kochane ostrza Aten. Uuu, cyklon chaosu, cyklon of chaos. Co tu mamy? W powietrzu, dobrze. I Athena Revenge. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale na razie musimy wypróbować jeszcze właśnie to oczko, oczko Atlantydy. Czy, nie, Eye of the Atlantis. Czekajcie. Bang, 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 bang. No, ile jeszcze muszę was tego motać, cholera? Dobra. Okej, okej, okej. Dobra, wszystkich powaliło. Czyli powinno zaliczyć, powinny się otworzyć zaraz te wszystkie bramy. Tak? Tak, otworzyły się, dobra. Teraz tak. Patrzcie, o nie, mogę to rozwalić, dobra. Te też sobie rozwalę. Pyk, pyk, pyk. O! Właśnie się zastanawiałem, z której strony będą jakieś skrzynie. Okej, otwórz je. I co tu będzie? Czy to będą oko gorgony? Tak, dobra, jeszcze dwa oczka o gorgony. A tutaj co będzie? Pióro Feniksa? Tak jest. Pióro Feniksa jest do zwiększenia tutaj paska many, a oczywiście oko gorgony jest do zwiększenia paska zdrowia. Już nie pamiętam, czy o tym mówiłem. Chyba mówiłem. Jak mówiłem, to najwyżej się powtórzę. Trudno. Dobrze, troszeczkę sobie tego porozwalam. To darmowe w sumie punkty orbów są. I lecimy dalej. Dobrze. Go, 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 Power Rangers. Co my tu mamy? Erupcja wulkanu. O kurde. To mnie cholera porwała. O ty dziadzie. Dobra. Na razie nic nie muszę klikać. To dobrze znaczy. Zaraz zobaczymy, co będzie za chwilę. X. Bang prosto w ścianę. Pięknie się oparzył dziad. No i jesteśmy w tym wulkanie. Tam chyba jakiś nadzorca jest. No patrz, kurde, dziabnął go prosto w banie i spadł do lawy, chłopak. Czy ci nie wstyd, człeku? Co mamy? Piórko Feniksa, okej, okay, kolejne. Hopsa. Czy ja potrzebuję jakiegoś tutaj odnowienia? Nie. No dobra, lecimy dalej do góry. Hop, hop, pyk. Jump, jump, jump. Co ci tak, koleżko, do śmiechu? Dobra, tu se musimy zejść niżej i przejść teraz. Tak. Pyk, trzeba tutaj pozbyć się tej ścianki. Dobrze, punkciorki se wpływają. O kurde, tu mam taki atak. Okej, okay, on zadziała. O, patrz, jeden raz wystarczy kliknąć i wszystko jest pięknie. No i się pojawiają te cholerne krabopająki. Patrz, i to jeszcze kurde strzelają dziady, to ci kurde. Dobra. Czy ja mogę... Mogę to zrobić w ten sposób. A macie wy cholery, spadać na dół. Na dół, spadać na dół. Dobra, lecimy dalej. Jezu, ale moje gały są tak zmęczone, kurde, w odpatrzenia monitor. Mimo to, że monitor jest jakieś dobre 1,5 metra ode mnie w sumie. I dalej moje gały się męczą, trochę przypołowo. Ale no cóż. Czego się nie robi dla nagrywek. Okej, okej. No to tak, tu trzeba kółeczkiem, a nie R1. Przez to muszę sobie zapamiętać, żeby sobie wbić to do bani. O kurde, ale tu już się dosyć mocno rozmazuje. Jeszcze ja mam podbite kolory, kurczę, na NVD. To widzę to dwa razy mocniej niż wy. The Colder. Wow, Feniksy. Ich w sumie nie lubiłem, przez to, że one te cholery, kurde, spadają na ziemię.
Dawaj tego Feniksa, BUM! I leżysz, BUM! Na glebę i leżysz. Gleba, leżeć. Kurde, nawet nie wiem, kiedy one czasami wylatują, nie? Dobra, dawaj, kurde, te cholerstwa. Dobra, czekaj, czekaj. O! Dobra, udało mi się ich uniknąć, chyba. Nie straciłem dużo hapsów. Bang, dobra, BUM! Gleba! Leżeć, kurde. Idziemy dalej, co tu mamy? Hop, 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 hop! No, dali, skakuj, Kratos. Okej, tu nie przejdziemy, bo tu cieknie lawa sobie wszędzie. Okej, z tego co pamiętam, tak, tutaj nie, the path is blocked. The path is blocked. Niestety nie przejdziemy, potrzebujemy ulepszenia naszych ostrzy Aten, to pamiętam akurat. Hopa na dół. The doors needs a gear to open. Okej, też nic nie zrobimy. O kurde, dobra. Chyba cię coś szczypie po bańce, ja tam idę. Oj tam, i mamy jednego tytana, który jest tutaj uwięziony. Tyra. Terra, Terra, cześć Terra, co u ciebie słychać? Ghost of Sparta. I have not come here for you or your kind. Do not be so naive, Kratos. Your path led you to me. You need my help. I need nothing from you, Thera. If you do not free me, then you will share my fate. You will die here with me. Free me. Free me and my power will be yours. Without it, we will both remain prisoners of our torments. No to jakoś cię postaram się uwolnić. Kółeczko, pyk. I co tutaj? Okej, tu trzeba lecieć, tak? Gałąź trzeba kręcić. Pięknie. Teraz, Blade. Nie, teraz Bane, Boże, nie Blade, gdzie tam jest L? Dobra, teraz trzeba stąd uciekać, bo tu się zawala ziemia! O, choliba. Dobra. Pek, 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 pek. Ej, zaraz padę. Opa, pa, para, papa. W sumie nie, jednak zwykłe bieganie jest dużo lepsze niż takie, kurde, latanie sobie. Ty, dziwaku, ty nie mogłeś tego po prostu odpalić sobie wcześniej, żeby mnie tam nie wpuścić? Tylko krzyczałeś, kurde, żebym tam nie wchodził? A kurde, to ty jakieś robociska. Dobra. Teraz, Bane, hold R to ignite your blades. Bo tylko w taki sposób możemy właśnie pokonać tego jego mościa. Oczywiście, jak widzicie, ten... Terra Bane niestety znika w pewnym czasie. Trzeba poczekać chwilę, aż się odnowi. Dobra. Bo inaczej właśnie nie jesteśmy w stanie tego cholernika rozwalić.